Cześć, tutaj Banshee. Powiem od razu, że nie jestem pewna, czy kiedykolwiek ten filmik ujrzy jakieś światło internetu, czy to w ogóle będzie kiedyś publikowane i czy odważę się takie coś wrzucić i czy będę chciała w ogóle się podzielić czymś takim z wami, ale mam jakąś taką wenę, taką pasję i chciałabym poruszyć parę rzeczy. Dobra, pewnie po tytule już wszystko wiadomo. Wrzuciłam ostatnio filmik, dzisiaj, filmik o tym, nie wiem jak to powiedzieć, no, A Beautiful Day. Chciałam, żeby to był filmik artystyczny. Było bardzo dużo komentarzy. Trochę się zdziwiłam, trochę byłam smutna, ale po chwili właśnie przyszło mi do głowy wszystko to, co teraz wam powiem. I okej, mam duży problem z ruszaniem głową w tą i w tą. Już jestem skupiona. Oczywiście chodzi mi o komentarze. Jesteś gruba, to jesteś gruba i tak dalej, można połączyć, wiadomo, bardzo dużo, bardzo, bardzo dużych obelg. Nazwałabym to kreatywnych, wybitnie zrobionych, tak, komentarzy, żeby jak najbardziej bolało. I nie znam osoby, która jest idealna. I jest bardzo takie ładne przysłowie, że jeśli chcesz ocenić kogoś, powiedzieć coś komuś, skomentować coś u kogoś, to najpierw zobacz, czy sam jesteś idealny. Ja? Mam swoje wady, mam swoje zalety, raczej siebie akceptuję, może kiedyś było z tym ciężej, jak każda dziewczyna, coś tam się w sobie nie podoba, coś jest nie tak. Teraz już to jest dla mnie bardziej takie, że się przełamuję i uważam, co z tego, że mam trochę więcej kilogramów, że no nie wiem, nie wyglądam jak każda dziewczyna. Jestem sobą i przecież to nic nie zmienia, mogę wszystko, mogę osiągnąć wszystko, co chcę. Dążę tak do tego i dążę, ponieważ totalnie nie rozumiem, jak ktokolwiek, komukolwiek może w ogóle powiedzieć coś na temat wyglądu, jak można ocenić kogoś. Nie chodzi tylko o coś w stylu jesteś gruba, jesteś gruby, ale jesteś za chuda, za chudy, przytyj, schudni. Po pierwsze, każdy dokładnie wie, jak wygląda, każdy ma lustro w domu, każdy czuje, że takie rady w ogóle się nikomu nie przydadzą, a najgorsze jest, kiedy jest się młodym, ma się jeszcze bardzo, bardzo cienką psychikę. Wiem, bo doświadczyłam czegoś podobnego i nie ukrywam, że czasami chciałam schudnąć, chciałam być chuda, chciałam być też wiele innych rzeczy, jakichś takich, wiecie jak to jest, wyidealizowane modelki, o tym się często mówi, ale tak naprawdę trzeba pokochać siebie, a jeśli nie pokochać, to chociaż zaakceptować siebie i często, bardzo często znam dużo takich osób, tusza, wygląd, wszystko cię demotywuje, sprawia, robi granice, mówi nie, dopiero jak schudnę, jak będę dobry, idealny, jak będę ładny mieć to, dopiero zrobię coś, co chcę zrobić. Miejcie to w dupie, naprawdę. Mi było na początku ciężko, ale widzicie, skoro mogę wstawić filmik o tym, jak sobie paraduję w takiej sukience, w rajstopkach i ogólnie nie wstydzę się ubierać, też lubię swoje kilka kilogramów więcej. Ogólnie akceptuję swoje miękkości, krągłości, jak to tam można nazwać i nie potrzebuję opinii pseudodietetyków, czy tam w ogóle nie wiem, czy dzieci, nie dzieci, czy po prostu hejterów, którzy, wiecie, nie wszyscy muszą być chudzi, nie? No tak jest, czasami ludzie są grubsi, chudsi, ogólnie różni, kolorowi, niekolorowi, więksi, mniejsi, wyżsi, niżsi. Zazwyczaj ludzie są po prostu różni i nie mówmy grubym ludziom, że mają być chudzi, bo ja jako, no tutaj nie powiem, jakąś olbrzymią osobą się może, no może dla niektórych już jestem tym King Kongiem olbrzymym, ale ja nie uważam się za totalnego masakrę. Nigdy nie miałabym serca, nie miałabym odwagi, nie miałabym też prawa powiedzieć komuś czegokolwiek na temat jego wyglądu, bo wygląd to jednak jest taka sprawa osobista. Ja rozumiem, że jeśli wy jesteście zapaloną fitness dziewczyną, która chodzi tam na te siłownie i to mija i się odchudza, jest taką naprawdę, no super, dzięki, gratulacje, jesteś chuda, wow. Fajnie, że coś tam osiągnęłaś. No to bądź sobie chuda, tylko odwal się od grubych. Odwal się od grubych. Oczywiście nie mówię tutaj personalnie czy konkretnie, mówię po prostu o osobach, które mają zapalenie do ćwiczeń, do zdrowego stylu życia, bo ja też popieram zdrowy styl życia i w gruncie rzeczy ja też jem bardzo zdrowe rzeczy i ja też, mimo że wy widzicie pewnie często zdjęcia słodkich rzeczy, jakichś takich strasznie kalorycznych, ale no wiecie, no jakoś tak mi się po prostu wolę wrzucić pyszny deser, bezę, w ogóle kocham jedzenie, niż po prostu jabłko. Może jabłko? Chyba maka. No jest tak, nie? Trochę ładniej wygląda pączek niż fasolka.
No fasolka jest też. Aha, i ja też tak powiem, ja też jem, tak, faktycznie, grubi ludzie też jedzą, jest takie tu, no. Bardzo, bardzo mnie to wkurwia, wkurwia mnie to, że jest na świecie coś takiego, kiedyś bardziej się tym przejmowałam, teraz może mniej, że gruby znaczy gorszy, gruby znaczy jakiś okaleczony, wręcz czasami chory, czasami w ogóle totalnie, ja nie wiem... O co chodzi? Ja nie wiem, o co chodzi, po prostu to też, no trzeba to powiedzieć, że media kreują właśnie modelki, totalnie chudą figurę i tylko to jest ładne, tylko to jest ładne. Wiecie, otwórzcie się na może coś innego. Każdy lubi inne rzeczy, każdy chce inaczej wyglądać. Najbardziej też wkurwia. Przepraszam, jeśli są młodsi widzowie, ale wkurwia to jednak tutaj dobre słowo. Kiedy ktoś pisze komentarz komukolwiek, a dupa rośnie. A dupa rośnie, ogólnie takie śmieszne, hihi, haszki, śmieszne. Ktoś upiecze tort, a dupa rośnie. Ktoś jest w maku, a dupa rośnie. Ktoś wkleja w ogóle zdjęcie jedzenia, a dupa... Okej, możecie siebie zmieniać, możecie dążyć do perfekcji, być idealnym, być w ogóle totalnie slim, fit, sexy i tak dalej. Tam... Rozumiem. Dla niektórych jest to na pewno priorytet życiowy. Okej, może dupa rośnie, ale wasz mózg maleje, tego jestem pewna. Jeśli tak bardzo martwicie się o wagi swoich koleżanek, znajomych, rodziny, w ogóle innych ludzi, przestańcie w końcu oceniać. Przestańcie oceniać innych, żyjcie swoim życiem i zastanówcie się nad sobą. A kiedy już będziecie totalnym idealem, to nawet wtedy nie mówcie nikomu, że coś jest z nim nie tak. Bo jeśli ty masz w ogóle w głowie cokolwiek, żeby kogoś oceniać i myśleć, że masz prawo kogoś ocenić, to już masz coś z głową. No i praktycznie 3 lata na YouTube zajęło mi, żeby nagrać taki filmik. Ciekawe, czego wrzuciłam w końcu.